Hejka na Instagramie witam serdecznie. Szanowni Państwo, to pierwszy raz relacja na Instagramie. Szanowni Państwo, ja mam teraz y, taką niestety smutną prośbę. Czy ja wrócę na Facebooku? Odpowiedź brzmi, że tak, szanowni Państwo, bo chciałbym y, powiedzieć niejedną że y, rzecz, bo słuchajcie, i hejterzy są pełno, ale mam nadzieję, że y, szybko wrócę, bo trzeba tego powód do Facebooka z mojego konta tylko jeden konto zostaje na wszelki wypadek żeby nie kusić żadnych hejterom, bo ja rozmawiałam na discordzie oni stwierdzi że nie to nie powiedział do, mi, powiedział do mnie i e, rozmawiałam z koleżkami koresz, i proboszcz 13 no wygoda na zdjęciu na discordzie jak e, nitro r, r, redzynak niestety ale ja ja naprawdę, słuchajcie, staram się Wam pomóc, ale co ja robię, co ja mogę? On nie sobie robi, co chce, ten kanał nie sobie wrzuca, co chce. Szanowni Państwo, powiem Wam tak, nie no rzecz, bo mm, ludzie, co oni piszą w komentarzu, teraz po 20, go, po 20 godzinach umieszcza takie filmy, żeby on zrobił człowiek, jakiś wymazać wizerunek, to on zrobi. Bo on zrobi, szanowni państwo, tak, on zrobi w wymazany wizerunek. I po prostu pisałem komentarze yy, na, YouTube, na YouTube. Oczywiście kanał Turbinator Masakrator. Ale panowie, żeby złego nie było, to chciałem powiedzieć oficjalnie, że ja yy, wró wrócę na Facebook, żeby nie było żadnych hejterów i zero. Yy, komplimentacji. Patrzcie szanowni Państwo. Jak to teraz wygląda? Ten gość ten co on robi tutaj o tu jest omawianie o mnie. Też tutaj jest na TikToku jakiś nowy kanał Szrek Stabiński ale ja z razie ja wam nie oceniam yy, wasze yy, mojego filmu. Oczywiście, że ja śpiewam urobiono piosenkę. Tak, tak. To nie pierwszy raz w moim życiu Ee, że jestem popłonanym fanem, ale nie jestem dziennikarzem, bo słuchajcie, mm, DJ Milosow, dziennikarz e, oczywiście i e, zmieniłem e, ten moją nazwę, ale ja wrócę powód do Facebooka tylko w e, szczególności, szanowni państwo, jeden konto i cóż mogę więcej e, powiedzieć, szanowni państwo, bo e, tyle filmików, a tyle e, jest. No to ja nie ukrywam o czas do czasu.